pierwszej części dystansu, gdzieś po 200-300 metrach, miałem dobrą pozycję, niestety zacząłem ją tracić w bardzo głupi sposób, nie mogłem tego naprawić. Nie chciałem też kolejnych metrów przebiegać po drugim torze, bo zawsze jest to nadkładanie. W tym wypadku no, nie mogłem sobie na to pozwolić przy szybkim biegu. Miałem bardzo mocną serię, ale wiedziałem, że mogę zająć w niej wysoką pozycję. Niestety moja taktyka i zachowanie w biegu zawiodło. Później próbowałem to nadrobić na ostatnich 350 metrach. Ile się dało, tyle się dało. I dało to na razie tylko 8 miejsce. Mam nadzieję, że wejdę z czasem. Jeśli nie, no to dopiero zobaczymy się na Mistrzostwach Europy. Jak najbardziej zrobiłem 100% tego, co było zaplanowane. W zdrowiu i w spokoju. W Eugene czuję się dużo lepiej niż w Seattle. W Seattle były pewne problemy, ale staraliśmy się jakoś rozwiązać. Jak najbardziej przyjechałem tutaj, żeby walczyć o finał, żeby pokazać się z jak najlepszej strony. Jeśli by się udało, to powalczyć o medale.